Dobra. Więc chcę, żebyś ty i widzowie zobaczyli, żeście wszyscy zobaczyli w tym samym czasie ekran. Tak jest. Ekran, na którym ma się pojawić coś. O shit. No! Znowu to przeżywam. Kuba? No. Kochani, czy Jacek w tym momencie rozpadnie się, czy nie? Czekaj. Nie, co? Czemu takie? A czego szukasz? No nie wiem, jakiejś muzyki. To mogę ci dać. To mogę ci dać tą. Okej. Dobra, to jest pytanie bota, więc ja myślę, że tak, musimy się dowiedzieć, co ona knuje. Jestem za, tak. Dajmy tak. Zgadzam się, bo niby czemu co? Człowiek nie mógłby się przyjaźnić z maszyną? Znaczy, cieszę się, że się zgadzamy. Ej, yo, jest zbyt klingi, ona jest. Trzecia randka ona jest. Ona już, ona mówi tak, nie idziesz, to ja też nie idę. Na. Ona jest jak, o, będziesz w tym miejscu, o tym czasie, o tej porze, będziesz na tym wydarzeniu? Nie, nie będzie mnie. O, to mnie chyba też nie. Zobacz, jaka jest niepewna. Spójrz na nią. Ona wiesz, zjebała. Teraz to przemyślała. Jak oczy latają. Teraz to przemyślała. Czy ona nas słyszy? Właśnie. Nie, bo to musiałoby być, wiesz, to musiał ktoś zaprogramować, żeby pomyśleć czymś takim. Dobra. Okej. Okay. Kontynuuj, zobaczmy. Kto ostatnio przechodził? Ostatnio to... Ty chyba przechodziłeś. Nie pamiętam. Tak, bo to ostatnio było... był heist w ostatnio była telewizja? Tak. Okej. Okay. Kochani, skończyliśmy w bardzo ważnym momencie. Czyli w momencie, gdy w telewizji zabiliśmy parę osób i powiedzieliśmy tak. Zobaczcie. Czy wiesz, że mocno Detroit to mamy nadzieję na lepszą przyszłość? Nadzieja zawsze ja też mam nadzieję. Tak. Po każdej grze Davida Cage'a, która wychodziła, ja miałem to samo motto, że mam nadzieję na lepszą przyszłość, ale zawsze się kończyło tak samo. Ona ma taką minę teraz w tej chwili, jakby próbowała znaleźć... To jest ta twarz, którą robisz, że twoja randka sięga po telefon coraz częściej. Taką minę? I szukasz tematu jakiegokolwiek, żeby... Szuka, tak, dobra. Czy widziałeś, że kolor ulubiony to nadzieja na przyszłość? Ulubiony kolor. Dobra, kontynuujmy, zobaczmy. Dobra, to daj, bo ja wtedy teraz w takim razie. Mam nadzieję, że się zapisało. Chciałem powiedzieć, bo tego nie sprawdziłem ostatnio. Jest, dobra. Ej! Jest. Czekaj. Albo się... Czekaj, co? Czekaj. Jesteś moją baby, baby. Nie, schemat. What the hell? Co? Okej. Okay. Dobra, no to mamy potwierdzenie, że to się dzieje w wirtualnej rzeczywistości w takim razie. No chyba tak. Skoro... Czyli co? Wirtualna rzeczywistość to niebo androidów? Albo piekło. Nie, no nie, bo zajebiście swoją robotę zrobię, hej. Jakby... Ej, co jest? On żyje? Nie. Czy on jakby ma jakieś post-mortem? Ej, to jest... To wszystko się dzieje w jego głowie, kiedy dostaje kulką w łeb. Detroit będzie Beyond Two Souls, czy Heavy Rain? Heavy Rain, potem Beyond Souls, potem Fahrenheit i... To jest inna scena. Witaj, Connor. O kurwa. Witaj, Connor. Że miło będzie popływać. Nie, okay, proszę. Nie, ona mnie bierze... O nie. Ona jest tak. Czas przepłynąć Styx. Zostawili ci grosika, czy nie zostawili ci grosika? Bo jak nie zostawili... On miał monetę! Miał monetę! Nie! On miał monetę! On miał monetę, on przepłynie... A ja mam jeszcze płynąć, aha. Ja bym na przykład... Ja bym na przykład skończył w piekle. Bo nie mam drobnych. No. Zawracają cię? Czy kartę wyjmuje? Nie wiem właśnie, czy jest taki terminal... Terminal do na kartę wyjmuje. Dlaczego on żyje dopiero wszedłem? Właśnie mamy nie to wiemy. Samo pytanie. Okej, okay, LB, RB. Co, jak na kajak? Ile? Tak. Ja pamiętam, jak ci to szło w Sea of Thieves. Nadal tego nie ogarniam.
Dobra. A, okej, okay. Raz trzeba było. Nie! Nie! Nie, co? Look at him! Zablokował się! Look at him, goof, yes! A, teraz jest tylko A, okej. Okay. Wow! Lubię to miejsce. Okej. Okay. Cool! Mogę się dowiedzieć, co się dzieje? Cisza i spokój. No to... Można odpocząć od zwierząt. To nie jest prawdziwe miejsce. Czy ja dostanę drugą szansę? Powiedz. Czyli ona też nie jest prawdziwa. Czego się dowiedziałaś? Chyba tak. Hank. Klub Eden, to się dowiedzieliśmy w sumie tyle, że... Odnalazłem dwa defekty. Wyjebane w Hanka zresztą. Jesteśmy tutaj, żeby zrobić swoją robotę. Minimalnie głośniej, proszę. Chciałem się czegoś dowiedzieć, ale musiałem je zniszczyć. Żeby teraz się nie zjebało tylko. Okej, okay, dobra, poproszę. Okej, okay. Zmę... Okej. Okay. Tak zrobię. Pięknie. Bóg jest kobietą? To nie jest Bóg. To jest... To jest narzędzie kontroli. Jesteś smutny, Connor. Jesteś smutny, Connor. Smutny i jakiś spięty. A przecież z robotem jest. Ty, coś jest zablokowane, o nie. Kurde, determinacja. Jestem sfrustrowany, brak. No bo Hank jest... W ogóle chciałbym poruszyć ten temat. Jest do góry, że... Amanda. O, Amanda cię polubiła. Chcę poruszyć ten temat, że Hank jest beznadziejny detektywem. On nic nie robi! Nic nie zrobił, dosłownie ale, wszystko ale zrobiliśmy. Zastanawiałem się nad pewną rzeczą. No. Pamiętasz, jak wkurwił się, że zjebałeś dochodzenie? No. To znaczy, że on wiedział, jakie są poprawne odpowiedzi i dalej zawiesił to dochodzenie. It's no. Nuts, guys. Swoją misję. Nie, to jest nielegalnie złe. Ale po prostu... Bo jakby wkurwił się na ciebie, że źle złe podajesz odpowiedzi i mimo wszystko śledztwo zostało przerwane. Będę musiała cię zastąpić. Co? Jeśli nie będzie postępów. Pewność siebie. Wiem, że mi się uda. Nie, ja jakby teraz robię po prostu wszystko. Tak. Okay. Hank jest wrogi, wyjebane tak, w niego, trzeba... a ja teraz odpierdolę tak, że on samobuja zrobi, jak zobaczy, jak dobrze mi poszło. Po prostu musisz przypomnieć mu o jego synie parę razy jeszcze i po prostu musisz mu nie przerywać i to i tyle wystarczy. O? Nie. Dlaczego mnie pan zastrzelił? A, czyli wracam jako ten sam model z tą świadomością, okej. Okay. Część moich wspomnień przepada, gdy zostaje zniszczony. To spowalnia dochodzenie. Przyjmij najszczersze przeprosiny, obiecuję, okay, że już więcej cię nie zastrzelę. Dziękuję, porucznik. Chwilę. To fajny motyw muzyczny. Szybko zostało wprowadzone. Znaczy zakładam, że pewnie wcześniej już można było zginąć, byśmy wrócili. O, w telewizji kurwa, jesteś! Co tu się dzieje? Jest impreza i nikt mnie nie zaprosił? No kurwa, ciekawe dlaczego. Media schudzą, więc wszyscy wciskają swoje nohale. Nawet ci ze FBI się zainteresowali. O nie! O nie, jeszcze federalny! Jeszcze federalny! Tu brakuje federalni! Tylko nie federalni. Wita, agent FBI przejmuje tę sprawę. Znali budynek i byli całkiem nieźle zorganizowani. Nadal nie mogę zrozumieć, jakim cudem zaszli tak daleko. Na dachu sprawdziłeś? Zaraz. Jakiej trawy, jakie jezioro? O co się rozchodzi? I to jest najlepszy katowicki gatunek! Dziękuję, Zdrajd. Jedzą. Dwóch mogą chyba jeść. Jednego ogłoszyli, a drugiego zastrzeli. Kurde, kto mógł coś zrobić takiego, Kuba? Kto mógł zrobić coś takiego? Damn, look at him, goofy ass. Emocje. Czemu to podejść? Straszne. Pracownik stacji. Musisz go zbadać. Nie, muszę iść nie dalej. Możesz podejść. Nie mo- A nie, możesz, mogę zobacz, zobacz, zobacz. Bo to może być bardzo istotne. Tak, no bo Hank kurwa po prostu chodzi i słucha i czeka aż mu dadzą kurwa... Trwa synchronizacja. Robert Chris. 13.53, kurwa, to przecież ten... Co jest? I tyle? Nie, a nie, okej. Okay. Aha. Co? Pokazuje mi... To było strasznie pocięte szybko i... O! Pa. Telefon. Jaki kurwa dziwny telefon, zobacz. To jest telefon? Nie. Tak. Co? Wow. Strasznie szybko to się ucina w ogóle. Tak. Nie Jak jakby... Wow. Ale podoba mi się, że Connor już wie, że ona miała cycki. Jakby... To był bardzo sexy ruch tutaj, który został wykonany. Teraz zacichła gierka? To już podbijam. Dalej? God damn. Tak, bo pewnie muszę podbić w systemie. System chyba się nie zmienia na OBS-ie. Zmienia. Tak? Okej, okay, u mnie się zaraz nie. Będzie git. Okej. Okay. Patrz to... Ej, yo! They shoot 13.55. They shoot me? What the hell? Jak pierdolną o ścianę w ogóle. Próbujemy ustalić, gdzie spadły, ale pogoda nam nie pomaga.
Wow. Jakbyście mieli kamerę, żeby było łatwiej. Na dachu jest ciało. O! Ej, może będzie trzeba teraz na zrobić ten. Przesłuchanie. Skoczka Alicja, dzięki za suba. 40 minut minęło między trupami? Nie. To jest agent specjalny Perkins. O nie. I miłego wieczorku życzę. Dzięki. Prowadzi śledztwo dla policji Detroit. Czemu Hank się wkurwia na federalnych, skoro i tak w ogóle żadnej roboty nie robi? Federalni by to zrobili. Androidy będą łapać androidy. Jak w filmie, wiesz, znasz? Czy naprawdę powinien tu kręcić? Po wszystkim, co się stało. Ale lubię tego aktora. Nieważne. Już niedługo FBI i tak przejmie to śledztwo. No, miło było poznać. Życzę dobrego dnia. Do roboty, koledzy. O, w końcu ktoś to nie powiedział. Nie zjebcie mi tego. Kurwa, no i od takiej osoby potrzebowaliśmy tam. O, kurwa, co za pajac. Bo co, bo ci powiedział, że do roboty się wziął wreszcie? Razie czego, proszę pytać. To jest dalej po prostu tutaj. Odtwórz, odtwórz. Odtwórz, zacznij. Oczywiście. Czy coś ci to powie, czy coś ci to zrobi? Ta wiadomość jest naszą nadzieją, lecz również ostrzeżenie. Emocje. Będziemy walczyć o nasze prawa, bo wierzymy w sprawiedliwość. Jak Hank coś powie, to go walnę w łeb. Póki nie zwrócicie nam wolności, pokoju nie będzie. Wiecie, kim jesteśmy i czego chcemy. Jesteśmy żywi i domagamy się wolności. Myślisz, że to RA9? Ja biorę. Jezu. Defekty mówią, że RA9 ich wyzwoli. Ciekawe. Ten android chyba do tego dąży. Ale heavy handed to jest. No jest mocno heavy handed. Przeskanuj ten telewizor. Przeskanuj ten. Ej, on nie ma tutaj tego? Przeskanuj to uli. Patrz, ma kod. Nie mogę w górę nawet. Y. Mogę tylko oczy. Ej, to Y dawaj. Przeskanuj linię włosów. Błękitna tęczówka, część zamienna. Serio, to jest jakby najważniejszy punkt? Odbicie w żrenicy, defekt na wspólników, co to za chyba CSI, wacky ass shit. To, jak on taką analizę zrobił z tych pikseli? Tylko z martwych wstać sprawia, że ich śmierć nie ma żadnego znaczenia. To prawda, porozmawiamy o tym potem. No. Będzie analiza całego dzieła dzisiaj. Tak, dzisiaj, ale... dzisiaj będziemy szli twardo. O! Na policzku. Odbija się jedna śminki? Osoba. Zdradza mnie? Zarejestrowany jako Markus. A, on z tego przeczytał, z tych kurwa... Okej. Okay. No, paneli. Zobaczyłeś coś? Nie. Wydaje mi się, że to jest dosłownie coś, co mógłby każdy kurwa w swoim domu przeanalizować, korzystając z ekranu jakiegoś, nie wiem, 4K i by lepiej wyglądało to niż na tym gównie. Masz dla mnie coś jeszcze? Bo to wideo było wszędzie rozesłane już, więc... Nie. Nic. Aha. Nie dzieje się z Hankiem niczym. Jak się powstrzymuje z całych sił, żeby nie wyciągnąć znowu tego rewolwera. Dobra, co jeszcze mamy? Tu coś jest. Control room. Tam będzie napisane coś. Kamery może będzie można... Jest, jest. Monitoring, dobra. Co? Nie wierzę w to, że tu jest moni... Wow. Wow. Patrz. To nie mogliśmy od razu tak zrobić? O, o, czas przeskanuj. Efekty się nie włamały. Co? W sensie... A, że włam... Nie włamał się? Nie, nie, nie ma śladu włamania. Dobra. W korytarzu są kamery. Zespół widział, co się święci. Ej, bo nie obejrzałem zapisu do końca. A? Oni się ostatecznie tam wpierdolili z Marcusem? Tak. Dzięki, tak. Jacek z Zastreama. Pozdrawiam serdecznie, PS jebac Hanka Wolololo. Dzięki, dzieki. Pełna zgoda. Może nie sprawdzimy. Tak, kamer. Udało się Markusowi tutaj wejść i prze... To jest właśnie Markus na tym dużym ekranie. Tak. Zrobił przemowę. Strat, wow. A nie możesz... Musisz obrócić je. Nie, musi obrócić. Android tutaj. Jest! Nie! Nic nie wskazuje na ich. Ale woleliśmy je za sobą. Inside job? Przesłuchaj androidy w kuchni. Czy one też popełnią samobójstwo po prostu? Dobra. Jeszcze nie, musisz zebrać najpierw dowody rzeczowe, żeby móc jak najwięcej z androidów wycisnąć. Wiesz, każdy detal. Kawa! No ja teraz będę traktował super poważnie swoją pracę. Okej, okay, dobrze. Przemowa była nadawana stąd. Wow. Wow. Użyto kamery oraz internetu. Może, czekaj. A, widzisz? Ba. Hidden object. Czapka. To czapka, która była też na nagraniu. Skradziono informację konserwatora. Na pustnicy byli przebrani. No widzieliśmy na kamerze. Kap.
Big cup. Big cup. Niebieska krew. Jaki był fenomen. Poszczelili tego, co go zabili potem. Tak. Ten, co jest na... Co go dobiliśmy. No, czyli on będzie na górze na... No, tak. Na dachu. Wow! Defekt został zastrzelony. No właśnie, nie. Ale w teorii nie będzie na nas. To prawda. Analizuj. Te dziury w ścianie. Co to może znaczyć? Co to jest? Okay. Karabin szturmowy, ślady kul. Karabin szturmowy to kurwa. Czyli to ostro. Nie nasze, no. A, no tak, tutaj. No bo to już policja wtedy weszła? Mhm. Dobra. Myślałem, że to jeszcze ochroniarze byli. Nie. Czemu Connor żyje? To jest pytanie, które my sobie tu również zadajemy. Żyje, ponieważ jak się okazuje, androidy jednak mogą być przywrócone do życia. Więc czemu tak nas przejęła każde samobójstwo tamtych poprzednich androidów? I don't know. No bo traci troszeczkę swojej pamięci. Dosłownie nie zapomniał nic, ani kim jest Hank, ani że pracuje w policji, nie zapomniał niczego z tych rzeczy. Dlaczego tamte androidy miałyby zapomnieć? No bo ten jest... O, dobra, jest przesłuchanie tutaj. Jeszcze tutaj zobaczymy. Bo to inny model Connora z przywróceniem przy pamięci. No... Nie, no to jest jakieś pierdolenie, to już jest tak głupie, że... Znaczy, dobra, chodzi o to, że tamte androidy, nie są umierały, przystosowane do przywracania pamięci, tak? No niby tak. Co jest po prostu bardzo, ale też wygodnym dziwi, narzędziem scenariopisarskim, niczym więcej. Tak, za każdym razem, gdy android umierał jakiś, to mieliśmy takie, kurwa, nie możemy już więcej informacji z niego wyciągnąć. I nagle... Czemu nie? To jest dosłownie maszyna. Powinien mieć jakiś hard drive. Tak, dokładnie. Nawet czytać trochę danych, nie? Tak, tam jeden się zrzucił kurwa z wysokości po prostu. Przecież to by chyba nie rozwaliło mu całego dysku. Obawiam się, że jeśli skoczył z wysokości i skoczył na nogi. Przepraszam, to może być trochę zbyt tutaj brutalne. Ale prędzej nogi by mu się wbiły w ciało. No. Niż uszkodziły głowę jakoś bardzo. Wiecie, jeśli poleciał nogami w dół. Myszkinka mówi... Coś, co mogę wierzyć, że on pewnie na bieżąco przesyła raporty do chmury. Spoko, to jest po prostu w chmurze. Connor jest w chmurze. Okej, okay, to jest fajne. Tylko wtedy nie rozumiem, dlaczego tracimy kawałek danych. Może te ostatnie chwile. Może on nie wie. Mm-hmm. Okay. Po dziesięcioleciach prymitywnych i drogich modeli androidów, które przypominały roboty, CyberLife zrewolucjonizowało przemysł dzięki innowacyjnym pomysłom wizjonera prezesa Elijah Kamskiego. Kamski. Tyrium 310, bo taką nazwę nosi niebieska krew. To związek, bez którego androidy CyberLife nie mogą funkcjonować. Rozprowadza ona po organizmie maszyny energię i informacje. Jakby krew po prostu zrobili. Tak, limfa, no. Płyn napędza biokomponenty, syntetyczne organy, które odpowiadają mniej więcej organom ludzkim. Czemu? Po co? To jest głupie! Jest to głupie. Niektóre z nich pełnią ważne funkcje, utrzymują temperaturę, odpowiadają za obieg niebieskiej krwi itp. A inne mają jedynie sprawić, by androidy były bardziej ludzkie, na przykład płuce symulujące oddychanie. Po co? Tak jak u ludzi... Dobra, no mogą symulować oddychanie. Okej, okay, żeby wyglądało ludzko, bo jest ruch. Ale czemu można je dusić? To jest za głupie. Można je dusić, można im zasłonić twarz, żeby nie odzywały się. Co oznacza, że mają też struny głosowe. Tak. Do niebieskiej krwi CyberLife zawdzięcza sukces... To niebieskiej krwi CyberLife zawdzięcza sukces swoich androidów. Powiem to właśnie za jej sprawą, maszyny tak bardzo przypominają ludzi. Fakt. To jest po prostu shit, który Cage jakby na sam koniec... kazał wrzucić. Tak. Że okej, okay, the... Jakby co? Explanation the... why android work like human. No i tutaj jest, że te... Aha. Więc tak. Amerykańskie miasta stoją przed dwoma wyzwaniami, a są to bezrobocie oraz brak dostępu do zdrowej, niskokalorycznej żywności. Miejskie farmy Detroit, pilotowa inicjatywa w stolicy Michigan mogą jednak stanowić rozwiązanie obu tych problemów. MFD mają za zadania wykorzystać martwą przestrzeń w mieście, na przykład wysoko położone dachy i porzucone podwórka. Wykorzystać je w tereny uprawne pod ośnieniem modyfikowane... Kurwa! Ale wiecie, co jest potrzebne, żeby móc hodować rośliny? Kurwa, grunt! Potrzebna jest ziemia! Wystarczy, stary, po prostu wysypać jakąkolwiek. Na dachu. To jest tak głupie! Oni muszą tą ziemię, kurwa, tam... Tą ziemię, którą... Kurwa, czarnoziem, który biorą i w ogóle z jakiegoś innego miejsca, muszą wywieźć na... Na górę, na dach na przykład. Na dach? I po co to robią na dachach? W sensie też później to jest, kurwa... Czemu nie mogą po prostu zrobić zwykłego pola za miastem? Czy jest nie tak, rozumiesz, że wszędzie są bieda. Budynki? Bo jest bieda i coś tam jeszcze, nie wiem czemu.
Dla mnie najbardziej absurdalna jest kwestia skóry androidów. O Jezus, strasznie głupia. The human like outer skin is made up of a synthetic fluid that covers the body. The android's hair is similarly generated. No jaki to ma sens xddd? Skóra jest likwidowa? Po co? Nie wiem. Jakby to jest najbardziej zaawansowana technologia w tej grze w ogóle, ta skóra ich, no. Wydaje mi się. Jest kompletnie bez potrzeby. Można hodować rośliny w powietrzu lub w wodzie. Przypomnę tylko, że biegliśmy wcześniej i przez te farmy. Widać, że tam i są to było na szklarnie, tak. Takie na ziemi. Tak. Więc wiadomo, że hydroponikę można zrobić, ale nie było tam. Były tam szklarnie niektóre, ale. I dobra, bo żebym. Tak, tak. Raz. Yo! Albino! Bracia, tak. Wiesz, szczęście się spełniają. Dzięki. Właśnie siedzę na próbach do ksiąg Jakubowych. Jo. Zapraszam na spektakl do Teatru Narodowego. Ja żadnych ksiąg. Premiera za tydzień w sobotę, całus. Nie mówiłeś, ja żadnych ksiąg nie. Nie mówiłeś, że wiersze twoje. Moje wiersze! Oddałeś do. Wow, to ja muszę to zobaczyć. Dobra, jakie jest teraz zadanie? Przesłuchać. Zbadaj reżyserkę. Potencjalny wspólnik. Przesłuchaj androidy. Dobra, zajrzyj na dach najpierw. Bo to jest potencjalny, tak. To jest drugie, a zróbmy wszystkie szczegóły myślisz, ataku. Myślisz, że to nie ruszy tam na dachu, ci nie odblokuje, nie zablokuje tych androidów? Nie, właśnie okay. Myślę, że to dobra, pierwsze dobra, bo jest dobra, dobra. Pierwsze zdanie. A jeśli nie, to jest głupi game design to po prawda. Prostu. I, to prawda, i powiem, ja już że... się przyzwyczaiłem do niego i mam FOMO na każdym kroku. Rozumiem, rozumiem. Jeśli jest tylko rozumiem, że tutaj czegoś nie... Tak, reżyserkę musisz zbadać. Tu jeszcze coś było. Pewnie, że ślady. Nie, nie, kur. Weź ten. O. Jeszcze? Już. No, już raz to widzieliśmy, bez sensu. O, pomyślałem. On teraz tak. O, czyli tutaj jeszcze strzelali, to ciekawe. Okej. Okay. Dobra. A reżyserka już jest odhaczona? Reżyserka jest. Zobacz, weź wizję. Zbadaj reżyserkę. Kurwa. Tu jest. Teorii, chodzi o to, to jest nie? Reżyserka, no. No właśnie. To może coś jeszcze dojdzie. Może jest boczny jakiś pokój. Czekaj, zobaczmy. Weszliśmy tędy. Tu! No. Nie, tutaj jest kuchnia. To tam pewnie. Okej, okay, czy nie ma, czyli to jest reżyserka. Tu jeszcze coś jest. Roof access? Nie. No to iść na roof. Dobra, idziemy na roof. To do tyłu. A, kurwa. Co już się gubię. Roof access, okej, okay, to nie tu. Ja nie rozumiem po prostu przenoszenia farm do miast. Bo jest to tak kurwa bezsensowny. Znaczy wiesz, to jest. Zielone miasta są spoko, ale nie do hodowli. Jakby... jedzenia. Szczególnie w zanieczyszczonym mieście, jakim jest Detroit. No nie? W sensie jakby. No po prostu nie ma sensu logistycznie, bo nie, ty musisz później zwozić na dół te wszystkie rzeczy. Ale robisz też symulacje. I zeskoczyli do... na spadochronach z dachu. Robisz dosłownie symulację uprawiania całkiem tych jebanych kurwa pomidorów imponujące. Przy drodze. Tylko, że jest wszędzie droga. Okej, okay, zbadaj chłopa. Dobra. Jeszcze się rozejrzę najpierw. Dobra, zacznijmy od chłopa. Wow! Ale porobione. A czekaj, czy odkryjesz, że execution style? Nie! Nie. A nie, dobra. Na rannym defekcie konano egzekucji. Chociaż uważam, że nie powinno, nie jest to nie jest do końca możliwe odkryć, że ktoś stał nad nim, ale okej. Okay. No kąt powiedzmy pocisku, znaczy kąt nie? Pocisku, tak. Ale chcę powiedzieć, że niekoniecznie musiałaby to być egzekucja, tak. To... dostać po prostu kulkę, tak. Jakim cudem przemycili do środka coś tak wielkiego? To nie oni. To nie oni. Ktoś to wniósł za nich. Aha, czyli teoria jest taka, że mieliśmy inside job. Tak. Okay. Zresztą wiemy dokładnie, co się wydarzyło. Tak, tak. To jest w sumie to. Takie, że... No, byliśmy przy tym obuwie konserwatora. Tylko 3 defekty skoczyły. Ja bym to wywnioskował po tym ciele leżącym właśnie z tyłu. Tak. Chwilę, chwilę. Licząc kroki, dzieląc je nad usilniając, to były tutaj 3 osoby. Mam nadzieję, że Konor zrobi teraz analizę ruchu, który trzeba wykonać. Skacząc. Skacząc. Okej, gdzie oni mogli wolecieć teraz? Jest. Jest, dobra. Spójrz. A vertigo ma chyba. Nie, dosłownie jest. O tak to zrobili. Co, przeanalizuje tor lotu jakiś? Nie, bo to trzeba by miasto całe wyrenderować. Nie, spojrzał po prostu i chuj.
Dobra, zwróćcie uwagę, że za każdym razem jak zabijają, to strzelają w serce, w brzuchu, a Connorowi na przykład Hank strzelił w głowę. Może dlatego została mu pamięć, a reszta androidów nie... Nie, to nie jest. To nie jest. Widzieliśmy androida z dziurą w głowie. Tak, który nie miał tyłu głowy całego. Całego. Jakby, miał to, twarz po prostu. Tak, jakby w tej... Rozumiem, gdyby było tak, że... Było powiedziane, że mają organy podobne do ludzkich. Więc rozumiem, gdyby było tak, że mózg i komputer. To wszystko się znajduje w głowie. Ale tak nie jest, bo widzieliśmy inne przykłady androidów, które tych części nie mają. To prawda, na przykład chodzący... Tak o, jak kurczak z uciętą głową biegający. Okej, okay. Pogadajcie z policjantem, wierzę serce. Chyba tak, no i właśnie, dosłownie Simonowi też dziurę w głowie zrobili i nie da się ten... Nic nie zrobić. Ty, no dalej. Wydaje może, się, bo, dobra, może tak jest, że żebym... Nie daje ci sygnału, wiesz? Tak, że nie wiedział, czy już wszystkie ogarnąłem. O, jeszcze tu, dobra. Zamek bezprzewodowy, niedawno zhakowany. O! Wow! Defekt zhakował drzwi i je zablokował. Różne dele mają różnie rozmieszczone podzespoły. Jest to najgłupsza rzecz nie, na świecie. Bo, niemożliwa. Znaczy, bo Markus w sumie na luzie sobie wybierał części z innych androidów. Tak, i były kompatybilne. Tylko, że więc... były zniszczone. Jak były zniszczone, to wtedy nie mógł, ale były kompatybilne. Były kompatybilne. Plus, skoro już nawet twój robot sprzątający ma... taki wariant, że, taką możliwość, że możesz go dusić, to jest zupełnie mu niepotrzebne, to one wszystkie raczej są bardzo podobne pod tym względem. Dobra, zagadaj może do, właśnie do... O, a może... Może z nim się to pogadać. A, widzisz, dach też mam nadal, że nie zrobiono. Dobra, idziemy gadać z tymi chłopkami. Dobra. Connor regularly backs up his memory inside the life, because the budget is a lot of the same. A, mi się podoba. Okay. I ja mam na pana. Okej, czyli jakby... Powiedzmy, że Connor w momencie, kiedy zostawił mnie ten rewolwer, zrobił szybki backup. Czy androidy mają standy? Nie. Nie są ludźmi. Okej. Okay. Czas przesłuchać. Pom, pom, pom. Patrz, są, oni są wszyscy tacy sami. A ściana między nami. I co, tak przesłuchujesz ich? Co? Sprawdź, jak zwykle się tak... I zrobisz tak. Może... mrugnąłeś, mrugnąłeś. Dobra, zacznę. Okej. Okay. Funkcja. Jaką masz funkcję? Jestem operatorem kanału. Podaj swój model. Model JP300. Numer seryjny 336-445-581. Dzięki, Gajusia. Dobra. Nie chcę się stawać człowiekiem. Włącz już. Diagnostykę. Wszystkie systemy są sprawne. Ta, jasne, aha. Pamięć, czy świadek. Czy byłeś tu w trakcie włamania defektów? Nie pamiętam tego. Aha. Co? Czy ktoś ci ostatnio wchodził do pamięci? Nic o tym nie wiem. Nic o tym nie wiem. Kontaktowałeś się ostatnio z innymi androidami? Tylko z tymi ze stacji, w ramach wypełniania funkcji. Podejrzane. Któryś z was zobaczył atak na obrazie z kamer i nic nie powiedział? Reszta. Dlatego a to znaczy, że mamy tutaj defekta. A ja dowiem się, który z was nim jest. Dobra, pamiętaj, że defekty mają emocje. Mają... Dobra. Emocje. Groźby. Wina. Że zginęli przez niego. O! Prez, dzięki. Tą osobą z pracy w grupie, która po co niszczyć nie zrobiła, was a skoro tylko jeden tak dostała jest ocenę. Dobra. Ujawnij się, albo będziesz odpowiedzialny za śmierć dwóch niewinnych androidów. Nie wiadomo nawet, który to był. Który mrugał. Ten trzeci po prawej. Ten, okej. Okay. Zagroź. O, zagroź. To pój- albo na układ. Dobra, układ. Jeżeli się przyznasz... Eksperyment... Może uda mi się przekonać ludzi, żeby cię nie niszczyli. Po prostu. Nie, że nie połapią się, że ktoś sypnął. Dobra, ten trzeci chyba... Kurde, najbliżej, ten najbliżej drzwi będzie musiał spierdalać. A temu groźbę. Zostaniesz wyłączony. Przeszukamy twoją pamięć, rozmontujemy cię na części, a potem oddamy... Wow! Zniszczony! Wow! Wow! What the dog doing? Waja, szykuj się. Daję to myślenia. Dobra. Wysonduj pamięć. O, dobra. Oh, go!
Co jest? Kurwa. Wyłącz ten alarm. O kurwa. Z drugiej strony masz. Potrzebuję pomocy. Nice. Zabić hałas, jak ktoś przyszedł. Ale mnie porobił. Napierdalałem A jak mogłem, więc to nie jest tak, że przegrałem A, tylko musiało mnie zawiewać w ten. Nie możesz tego noża wyciągnąć? Właśnie, próbuję. A dobra. Dawaj, dawaj, dawaj! Go. Wow, slowest escape ever. O-o. A, bo to jest to, co... To granat? Nie, to jest to, co wyciągnął mi z brzucha. Tak. No ale zbudowany jak człowiek, tak? Wiadomo, ważny element każdego człowieka. Granat brzuchowy. Dawaj! O, chyba. Nice. O, jest! Dwa naraz musiałem. Jeszcze. Dawaj, dawaj! To nie jest... Yeah. Jest to teraz... przytrzymanie TLB. Tak? Aha. O kurwa. Ale dałem radę. Wow. Mam nadzieję, że ktokolwiek... To rozpięło ci koszulę też. Mam nadzieję, że ktokolwiek go kurwa zatrzymał. Oh hell no! Podczas ucieczki. Kochani. Let's go! No biegnij! Patrz, czekam na ciebie tak blisko. Tak... O kurwa. O kurwa. Dobra. Prawdopodobieństwo przetrwania Henka 40%. Ratuj Henka. Nie no. Weź broń. Let's go! Yes! Kurwa! Daję do myślenia. Czekaj. Teraz jest strzał. Chciałem go szybek. Znowu jest martwy śkanek, kurwa! Życie. Patrz, uratowałeś ludziom życie. Nie uratowałeś mnie. No! Nie o to chodziło. W ogóle jakby to było ostatnie na naszej liście. Niestety. Restart. To fabry. Nie, nie jest śmiech. A, nieważne. Jeszcze skopał, powinien zapierdolić. Wow. Ale jestem zadowolony. Wykonałem dobrze swoją robotę. Chociaż tego noża szukałeś bardzo długo. Wiesz co, bo ja przy, bo nie, przy, w lewo wiem, trzeba było ja jeszcze wiem, dłużej. Jak ta kamera działa. Dobra, zacznę. Y. 1%! Przeanalizuj telefon. 1%? Co? Nie, czekaj. Nie ma go. He's gone. Nie. Co jest? A, jeszcze cofnij. Nie ma go. O kurwa, we lost Sigma guy. We lost Sigma guy. Czekajcie. Muszę to zrobić szybko. Nie może tak być. What the hell? No. Podmień za... Za glass. No. Albo za police. A to używałem teraz. Tak, dobra. Gdzie jest Sigma? Działa. Okej. Okay. Świetnie. No. Yeah! Patrz, 2-1%. Jeszcze tego. Muszę. Aha, bo to też bo ja wiem, co się dzieje, bo... Musiała być śmierć w tej wieży. Więc to już nam zawęziło bardzo. No to, tak. Że ja rozjebałem tych chłopów tam. Więc wypołączone ze sobą rzeczy kompletnie. Idealna synergia. Dawaj Perfect Girl. Dawaj cokolwiek bez klejma na YouTubie. To jest bez klejma. No wiem. Ale ktoś pisze, żebyś dał po prostu piosenkę czyjąś. Przenajdzie drzwi, przenajdzie torbę. Trójka. O, zniszczonego Androida 3, no bo śmierć na dachu. No. A, czyli ten, Markus Ostro tam zapobiegnięto rzezi. No nie wiem do końca. Ostro? O, czekaj. Jakby był żywy pewnie, to można by zrobić tak, z nim... Tak, przesłanie pewnie. No. Czyli po prostu eliminujemy jak najwięcej przesłuchań w tejże. Nie, no, ja zadowolony jestem. To był... Dobrze zrobiłem, myślę. Dobry game. Brawo. Dzięki. Ale... W ogóle też tutaj Detroit ma, dostaje to ułatwienie, że w honorem chce zrobić to, co gra chyba chce ode mnie i tak, więc... Też nie, bo później pewnie będzie chciał, żebym się wyłamał.
Tutaj daje lepiej, żeby. No, to prawda. Nie wiemy. Chciał, żebyś się wyłamał. Żebyś był pewnie deviant. Okay. O-o! 8 listopada, 30. Are these feelings? Emocje. Emocjonalna się wydaje. No, Rose's Farm. My do niej chyba szliśmy. Ona miała nam pomóc. Ona cały czas po tych chatach chodzi, ja pierdolę. Ale to jest ładny dom, więc będzie też miła kobieta, tak? Alice, zaufanie. Cool. Luther, obojętność. Boże, jest taki... Znajdź pomoc. Znajdź pomoc, Boże. Okej, idziemy. Ale to jest totalnie po prostu rumba, która spadła ze schodów i próbuje się odnaleźć. Jedzie po ulicy teraz... gdzieś. Tak, właśnie ona tak jedzie i tak O kurczę, odnalazłem chyba. Wow. Dzięki Smunda. Smunda, dzięki za 19. Witaj. Witaj. Kto to jest? Chcę zobaczyć się z Rose. Jest tutaj? Czego od niej chcesz? Chcę ją zabić. Muszę z nią porozmawiać. Nie chcę z tobą gadać. Odejdź. Nie no, kilka. Co? Body count musi się zgadzać. Nie. Proszę, muszę się z nią zobaczyć. O. Jestem Rose. A czemu nie chciał, co żeby się... Nie mam pojęcia właśnie. Podobno możesz nam pomóc. Pomóc? Ale podoba pomóc? Mi się automatyczne drzwi w szklance. No. Się zapnęły za nią. No i? Czemu oni... Chodźcie. Czemu oni tak reagują, jakby to było coś pomóc szokującego? Oni się podobno tym zajmują, nie? On nie lubi takich rzeczy. Właśnie on jest taki na... Jakby ja pomagam tutaj, ale jestem bardziej na konserwatywnej stronie. Mimo wszystko. Ja pomagam generalnie, ale ostatnio czytałem taki wątek na Twitterze. Ostatnie wydarzenia. Okej, czy mogę tutaj? Nie, nic nie mogę. W tych partach... Możemy im zaufać? Nie możemy. Czekaj. Już. Zaufanie. Tak. Nie mamy wyboru. A, to w sumie co innego niż zaufanie, no. Okej. Okay. Właśnie mamy... bardziej nieufność to by było. Nie mam wyboru. Chyba, że jak weźmiesz nieufność, to możesz po prostu wyjść sobie. To my, rodzina androidów. Rodzinka.pl. Jak się nazywasz? Alice. Wow. Witaj, Alice. Czy ona wie, że to... Czekaj. Ona, ona ma gorączkę. Co? Ostatnio pracowaliśmy na górze. Niemożliwe to jest. Jest wycieńczony. Nie. Na piętrze jest wolny pokój. Ejo? Połóż ją do łóżka, a ja przyniosę coś na zęb. Adam, pokażesz im drogę? Chyba, że ona jest tak bo jak się ma gorączkę, to jest się zimnym. Czy ciepłym? Ciepłym! Ciepłym, ciepłym. Ciepłym, bo na termometrze jest ciepłe. Tak, tak. Ciepłym, jest się ciepłym. Nie, czy David Cage pomylił? Nie. Nie, wydaje mi się, że faktycznie jest rozgrzana po prostu i to jest imitacja. Ale nie może być rozgrzana. Nie może być rozgrzana. Nie ma jak. Może bateria jej się zaczyna pęcznieć i zaraz się spali. W jaki sposób? Styki się przegrzały. Zimniączka. O, zobacz. O. O! Cześć, to jest rozmiar dziecięcego, prawda? Damn. Wow. To daje do myślenia. Okej, okay. Idź na górę, połóż Alice do łóżka. To chodź, Alice. Jaki uroczy domek, chyba. Jest choineczka. Fajnie. W ogóle, a to blisko świąt. Mhm. Tak, bo to jest w listopadzie. Tak. Także to już prawie święto. Tak, Mary Carey już leci. A to jest dosłownie to dziecko. W takim razie jest jak te dzieciaki, co... sikają i srają. Tak, te i lalki. Płaczą. No. Okej. Okay. Siema. Okej, dobra. Rozumiem. A, ona już sobie radzi tutaj sama. W sumie to taki... Rustic Airbnb. Bardzo, no. Łącznie z tymi szafeczkami, tak, takimi, wiesz. Tak, i tak, i bardzo takie alternatywne książki są gdzieś porozkładane w tak, takie, co nie chciałeś do prawdziwego domu wziąć. Zdejmij buty. A co ona nie umie? Ta gra byłaby o niebo lepsza, gdyby androidy nie wyglądałyby jak ludzie, tylko niektóre jak na przykład te roboty Zeden lub do na przykład modelingu. Mogłaby być jakaś fajna sekwencja, gdzie musimy się upodobnić do ludzi, a nie że o wyciągamy chip i nara. No cóż, wiesz, to opisujesz w tej chwili po prostu lepsze, coś ciekawszego.
Jakby ta gra w ogóle nie jest zainteresowana różnicą. Oh damn, okej. Wow. Przepraszam, złe mi się kliknął. Złe mi się kliknęło. Dawaj. Hej. Ona była... Ona jest androidem, to nie jest... To się nie liczy. Dobra, dawaj. Okej. Okay. Dobra. Stop! Jaki speedrun. Stop! Stop! David Cage, stop! Czemu ta scena była potrzebna? Zawibrował mi... Co się dzieje? Otul. Otul. Powiem, że ją otulę. Czy będzie pod... kołdrą? Animacja kołdry? Wibruje cały czas ten... Dam radę, Kara. No nie wiem. Zatrzymujmy się dla mnie. Co? Ona jest chora. Ma gorączka. Nic nie mów. Albo, nie wiem, zrób co chcesz. Nie da się zastrzymać. Wyjaśnij jej. Nie martw się, Alice. Zracjonalizuj jej to. Wyśpij się, a jutro o tej porze będziemy w Kanadzie. Jutro o tej porze będziemy w Kanadzie. To brzmi jak jakiś z polskiego, z Misia, jakiś kurwa cytat. Jutro o tej porze będziemy w Kanadzie. Co ona powiedziała? Nieważne, skomplikowani. Ludzie są. No, to jest symulator rodzica w tej chwili. Co ona powiedziała? Nieważne, skomplikowani. Czemu nie możemy z nimi porozmawiać? Czemu nie możemy z nimi? Przecież nie jesteśmy źli. Jesteśmy? Co ona nie wie? Szczerość, jesteśmy źli. Pesymizm, pesymizm. Niestety nie wiem. Niestety nie wiem. To nie jest szczerość. Naprawdę nie wiem. What rules, you sons of bitches? Nie wiem, jestem nie robotem. Nie wiem, co lubisz, ale zrobiłam sławne na cały świat spaghetti rose. Od razu postawi cię na nogi. Drugi raz spaghetti się pojawia w tej grze. Mam taką teorię, że po prostu nie ma innej potrawy. Upiorę to i wysuszę. Tak. W ogóle ona chyba powiedziała, że nie mają za dużo innych opcji też znowu. Mhm. Czemu oni traktują spaghetti jako danie, które się robi? Zaproponuję jej posiłek. Musisz coś w końcu zjeść. Nie zjadłeś niczego, odkąd uciekłyśmy. Zaraz się dowiem. Obiecaj, że spróbujesz. Jestem na dole, gdybyś... Zacznie po prostu się zacinać. Włożyć do ryżu potem ją trzeba. Włożyłeś ryż do androida, włóż go teraz do ryżu. O nie, tylko nie ryż do androida, please. Don't put anything into your android. No i już? Nie możesz jej nawet spróbować podać. Zasuń zasłony. Nie, po prostu ona ci obiecała, że zje i wierzy, że zje. Zostanę przy niej chwilę. Dobrze. On będzie wiedział. Ja nie będę wiedział. On wie. On wie. On wie. On ją rozłoży. Wracamy, ona jest złożona jakoś inaczej. Okej. Okay. Zasuń zasłony. Jak to się dzieje, że androidy w ogóle mogą jeść? Nie mogą, właśnie o to chodzi. Nie jedzą. Androidy nie jedzą, dlatego my proponujemy to jedzenie, ale ona nawet go nie zje. Dobra, porozmawiaj z Rose. Tak, Luther nakarmił niebieską krwią. Wtedy to miało więcej sens. Nie, wyłączyła się już, patrz. Tak, już koniec opcji. Nierealistyczne dziecko zasnęło za szybko. Okej, okay, czas. Ale wnętrza jak w PT. No, fajnie by było jakby się budzić i być w tym samym... Przechodzisz przez drzwi, jesteś w tym samym miejscu. Dzięki, kaktus. Była scena z obiadem u ojca Alice? Tak, ale nie zjadła, on nie jadła. Nie było pokazane. Było po prostu postawione przed nią i tyle. I ona miała udawać chyba, że ja. I tyle? Wow, Markus coś pił ostatnio? Tak, ale pił niebieski płyn i to pewnie była krew androidów, więc to jest po prostu jakby lubrykant dla nich. Nie? Czym zasilane z te androidy było wytłumaczone? Nie. Mój stary wyjebał stół, tak. Czy się koniec gry? Myślę, że uda dzisiaj, nam się tak. Dzisiaj. Na pewno dzisiaj. Na pewno dzisiaj. Chce się, chyba że się okaże nagle, że jakiś drugi chapter się odpala. Wow. Detroit Stay Zobacz Human. Na to stok grafiki. Niesamowite są. Dobrze, że Dawid. Urocze. Można się naprawdę wczuć. Y? Na książki. To... Na książki to jest. Właśnie. Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że wygląda jak jakaś zagadka z Resident Evil. Bartku, z tym, że Luther ją nakarmi niebieską krwią, lekko żeś przesadził. A o czym ty myślisz? Nie wiem. Mam nadzieję, że prześlemy na policji twoje IP. Jestem Kara. To mój syn, Adam.
człowiek? Ja jestem Rose, ale to już wiesz. Mhm. Jaka zmęczona w ogóle. Chodź, Kara, siadaj. Okej, okay, siadamy. Usiądźmy. Proste fakty trzeba je teraz powiedzieć. O, przepraszam, jestem androidem, mam z tym problemy jeszcze. One są zasilane tym niebieskim terium? Czyli one są zasilane tym... krwią. Tak, okej, okay, okej. Okay. Powiesz mi, co sprowadza tu defekta i małe dziecko w taki mróz? Kanada. Ostrożnie. To długa historia. Szczere mogę. Zobacz, jaki mają piękny dom. Teraz liczy się... Nie mogłem ci zrobić złego. Nie, dosłownie nie. Nie było też alkoholu nigdzie. I zacząć od nowa. Więc... dlaczego pomagasz? Ty wywiad z dlaczego nam pomagasz? Wywiad ludzie nienawidzą androidów. Ludziom mojej rasy wymawiano, nie! Że nie ma wartości. Nie! Niektórym udało się nie, przetrwać tylko... nie wiem co kliknąć. Nie wiem co kliknąć. David Cage powiedział, że w tej grze nie ma alegorii rasizmu. Ostatnio zjawia się was coraz... wow! Więcej. David Cage moment. Nie wiem o co chodzi. Top 10, David Cage moment. David Klatka. Dobra, granica, co muszę podobno wiedzieć? Podobno przerzucasz androidy przez granicę. Możesz nam pomóc? Na sam koniec się spytałem, czy ona w ogóle może nam pomóc. Nie mam już takiej siły. Wiedzie przez rzekę, w zimie wszystko zamarzło. Już nie biorę stu na klatę. Czyli te androidy mają symulowane oddychanie, ale androidy, które mają udawać dzieci, nie mają opcji udawania jedzenia ich D. No żeby czyste było, to w środku ciężko to później wyczyścić. Dobra, dawaj. No nic. Wizji, zrobiło się nerwowo. Będzie bezpieczniej, o, jeśli zostaniecie tu, dopóki ten szum nie ucieknie. Nie możemy zostać. Nalegaj. A, nalegaj? Nie ma wyboru. Nie masz wyboru, nie Kuba. Nie możemy się dalej ukrywać. Alice musi mieć normalne, bezpieczne życie. Przecież, nie no, niech sobie odpocznie. Nie możemy się już ukrywać. Zaufaj mi. Nie, dosłownie mogłaby tutaj wylecieć. Nie możemy. Wylecieć. Musimy jechać do Kanady. Nie ma żadnego powodu, dla którego nie mogłabym tutaj zostać. Ja chcę jechać do Kanady. Proszę, Rose. Musisz nam pomóc. Pamiętasz? Tobie pomogli biali ludzie się wyzwolić. Nie, 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 nie może będzie ukrywanie androidów na strychu. Nie, nie, nie wytrzymam tego. Co? Sprawdź, co się dzieje. Blood Red Mike, dziękuję. Co? Mogę biec? Mogę przestać chodzić jak taka sierota straszna? Mnie to tak wkurwia, że ona... To jest jej chód basicowy. No bo jest rumbowa. Czekaj, co jest? Mary. O. Wyłączyła się. A. Nie! Czekaj, co? Dajcie je. Damn, ale low quality tam jest wyrenderowane. Okay. Uciekliśmy razem. Trzymali ją tam kurwa za zasłoną w łazience. Co będziemy robić, kiedy przekroczymy granicę? O nie. Kochałem ją. Mhm. Kochałem ją najbardziej na świecie. Emocje. 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 Tu jest napisane to! Emocje. Zostawmy ich. I tyle? No pierdolicie! O, zeszła i ma takie, o, mogę umrzeć? Co ty robisz? Miałaś odpoczywać. Czemu Luther w ogóle... chciało mi się spać. ...i pozwolił? Jakby ona jest chora... O nie! Ona to zobaczyła! Przypomnę ci, że zastrzeliśmy jej starego na jej oczach. Ej, ej. Zostań. Zostań, zostań. Niech zobaczy. No, słuchaj. Słuchaj, młodych trzeba zradykalizować jak najwcześniej. Bo wiesz, jakby nie dasz im karabinu teraz, to nie zastrzelam potem twojego oponenta później. Dokładnie. Ale muszę wiedzieć od razu, że człowiek musi umrzeć. Trzeba je zradykalizować. Że jeśli chcemy najwyższy body count możliwy mieć. Dokładnie. Jeśli Alice ma wbiec na granicę z nie tym ładunkiem, swoim... musi mieć jakby najpierw coś wpojonego do swojej głowy. W porządku, Kara. No i musi nie mieć gorączki już, tak? Tak. Się uspokoi. Aha. Wszystko gra. O, o kurwa mać. Emocje. Ona poczuła emocje. Tak. Wszystko gra. Okej, co? Dobra. Zobacz się z Rose. Nie możemy ich ukryć. Co? Nie po tym, co zrobiły dziś defekty. A co zrobiły? To zbyt ryzykowne. Damn. Ale ma głosik. Wiesz, no właśnie. Będzie, kiedy policja ich tu znajdzie? Pójdziemy siedzieć, mamo. Rozumiesz to? Goś ma głos 12-latka. Już o tym rozmawialiśmy. Uch. Nie! Nie. Tym razem nie odpuszczę. Zniszczysz nam życie i to dla kogo?
Dla kilku maszyn? To nie maszyny! Ale to jest dobre pytanie oni bardzo. Żyją. To prawda. Ja żyję. On ma bardzo dobre punkty tutaj. Nic nie znaczą. Dosłownie. To wszystko ryzykuje. Na pewno by się nie wydarzyło, gdyby żył tata. Nie będzie. No, rapid to emotion. Nie pójdę do paki. O, gdzie? Przez to, że chcesz pomagać tym czubkom. Wystarczy, Adam! Wystarczy! Gdzie jest? Ej, powinno być, że bije go teraz. To by było bardzo takie. I wtedy by było, wiesz, by było szare. Byłby szare. Czekaj, przypierdoli mi? Nie. To się liczyłem na to, że mi pierdolnie tak z bara, nie? Ale to by musiała ta gra mieć trochę więcej czegokolwiek. Patrz, zobacz. O. Nie wcześniej wy z bara dostaliście. Chciałem podejść, zobaczyć nie, ubranka. Musisz rozmawiać. Okej, okay, okej, okay. Co ona powie tak? Czasem go to przytłacza, wiesz. Kogo nie przytłacza go, po prostu on nie jest zadowolony z tego. Od kiedy zmarł jego ojciec. A to... Kiedy zmarł jego ojciec, nie chce pomagać rumbom. Ale to dobry chłopak. No dobry, bo ratuje swoją rodzinę i matkę od jakiegoś dziwnego zaślepienia. Zobaczę, czy dam radę pomóc wam gdzieś z przejściem. Okej? Okay? Zostańcie, niedługo wrócę. Dzięki, Mikas. Wow. Niedługo wrócę. Te emocje, te wybuchy. Dziecko trzeba przyzwyczajać, że może umrzeć. To prawda. Zwłaszcza, że to wygracie. Dokładnie, niech się przyzwyczaja. Niech będzie gotowe. Niech wie, co może je czekać. Rozejrzyj się. Dobra, czas po prostu. Dzięki, Mikas, suba. Czas. Kawiarka. Przestalkować jej chatę. Zajrzyjmy się. Ale ogień, zobacz. No. Ale on jakiś jest zbyt agresywny, ten ogień. O, ja tam... Wow! Alice, muszę się do ciebie dosiąść i porozmawiać z tobą. Muszę cię bardziej zradykalizować. Okej. Okay. Yep. Co by wybrać tutaj? Co by tu wybrać? Coś jest defekt, efekt pojawienia się Androidów gówna na dysku głównym, a czyszczenie pamięci to po prostu czyszczenie z tego gówna. No tak to chyba działa u nich w ogóle. To po prostu wcześniej był problem, że lekarze nie zrobili dobrego czyszczenia dysku. No. Coś wiesz, ale nie chcesz mi powiedzieć. Oho! Oho. Nalegaj. Myślałam, że nie mamy przed sobą tajemnic. Jesus. Dobrze, dobry. Cool mama. Mama, która jest przyjaciółką. O-o! Alice. Let's go! Dobrze wiesz, że to nieprawda. Let's go, powiedz mi to, że jesteś robotem, Alice. Proszę myślałam cię. Myślałam w łóżku. I kiedy to powiem, przestałeś mnie kochać? Co, poszłaś? No nie! Nie, no kurwa! Ale mam... Strasznie mnie wkurwiają takie hinty, które nie prowadzą do niczego. Znaczy prowadzą, ale wiesz o co chodzi? Że to jest takie... Dobrze, musimy... Bo wiecie, jak to działa. I nie dadzą ci kontynuować w ogóle tego tak, wątku. Tak, w jakikolwiek sposób sensownie tego rozwiązać. Jak w życiu? Właściwie nie jak w życiu. Trzecia wojna świat. O, okej. Okay. Kto by ją wygrał? Jakby co? Jakby była? Jakby co? Trzecia wojna światowa. Kto by ją wygrał? Jeśli w rejonie Arktyki rozpoczną się walki, kto to kto je wygra? Ameryka ma słabszy dostęp do tego obszaru? Sraken, pierdaken. Ale czytaj dalej tam. Przeczytaj dalej, bo jest okay. Zabawne. Ameryka ma słabszy dostęp do tego obszaru, ale otaczają ją sojusznicy. Rosja natomiast dysponuje przewagą technologiczną. Wow, wow, wow. Jej androidy potrafią pracować w ujemnych temperaturach. Czy to jest dosłownie podejście typu ilość, niejakość rosyjskie przełożone na androidy? Androidy potrafią pracować w ujemnych temperaturach? Czy to jest dosłownie nawiązanie do tego, że nie atakujesz Rosji zimą? Chyba tak. Marynarka USA posiada... Plus, czekaj, androidy są w wojsku? Mają dostęp do broni już? Nie wiem, właśnie nie rozumiem tego. Crazy. Masz rację, Cipel. Marynarka USA posiada mnóstwo jednostek Trojan i Myrmidon. Myrmidon. Wyprodukowanych przez CyberLife z myślą o walce na morzu i... W ogóle czemu jedna firma robi tyle rzeczy? To można uwierzyć akurat. No nie, no aż tyle. Monopol. Z kolei Rosjanie zainwestowali w lodołamacze zdolne przebijać się przez lód. Siły obu armii wydają się wyrównane. Super, świetny artykuł, dziękuję. Harry Grayton, prezes Światowej Rady Sporów Terytorialnych. Wow. Bookmacherka poszła do przodu w chuj w przyszłości. Tak, w wolnym czasie debaty organizuje na YouTube. STS można tutaj ten. Określił roszczenia Rosji i USA do rejonu Arktyki jako równie dyskusyjne i równie cyniczne. Rzecznik ONZ skomentował też naturę sporu o Arktykę. To, że siły obu stron są tak wyrównane, jest kolejnym powodem, dla którego należy za wszelką cenę uniknąć konfliktu. W tej wojnie przegraliby wszyscy. Wow. Wow. W przeciwieństwie do innych wojen, gdzie jest... Wiesz... O, to my! What the fuck? Wow. $900?
What rules, you sons of bitches? Nie to, ale... What the hell? $900? To jest nic! That's nothing! No, man, hold on, brother! Nie w ratach! Normalnie! Who is that coming off the pick and roll? No, ale nie, to jest... No, tak, to jest normalna cena, to nie jest w ratach, ponieważ jakbyśmy... I co, już? Kurwa. Nie. Policja! Nie ukrywajcie ich to na policja. Strychu! Jak musimy pójdziesz na strych, wyłączam prąd w tym mieszkaniu, Kuba. I koniec. Rozpraw się z policjantem. Otwórz drzwi. Znajdź ślady defektów, pozostało 4. Czekaj, co? Nie mogę z nimi rozmawiać. Muszę spierdalać. Co my zrobimy? Chowamy do wody. Trzeba szybko posprzątać. Musimy im otworzyć! Słuchaj, nie musimy tego robić. Jesteś bardzo, znasz swoje prawa? Jesteś bardzo mało realistycznym nastolatkiem. Tylko nie policja. Tak. Plumale, dziękuję, suba. Okej. Okay. Wiedziałem, że tak się stanie. Sorry, ale prawdziwy nastolatek by wiedział, no, dokładnie. To, a tego nie mogę? Nie, bo to nie są wasze, to są... No ubrania, nasze to są! Ale ubrań... Ludzkie, rozumiem. Porozmawiaj z nimi, żeby okay. Poszli sobie. Bo Luther nie wie, co robić w ogóle. Czekaj. Holy crap. Holy moly. Czekaj. Porozmawiaj z nimi. Kurwa, serio? Ja pierdolę. Czekaj, muszę do wody ukryć. Zajrzą tutaj i będę miał przejebane. Z nim pogadaj. Spoko. Jak zobaczą, że panikujesz, to koniec. Rozumiesz? Zacznij przez to kupić. Przynoś marihu, przynieś zioło, będziemy mieć spokój. To się uspokój i rób, co ci mówię. Ale go porobiła. Okej, okay. Gdzie są te do... Gdzie są jakieś ślady androidów tutaj? Przy drzwiach? Nie. Przy drzwiach to było te... Może te drzwi. 15 sekund. Do tych drzwi muszę podejść. Zamknąć się. Dobra. Tak, ukryj androidy. Aha, bo tam są przecież te dwa. Jeden dowód gdzieś został. Ja nie wiem, gdzie jest. Może musisz... Może ten ogromny... Właśnie, może ten ogromny Luther to jest dowód. Idź do niego szybko, biegnij do niego. Biegnij do niego i każ mu spierdalać, żeby się ukryli. What the... W razie, żeby pierdali przez okno po prostu. Szybko, Luther, weź Alice i ukryj się. Na górze. Musi się ukryć na strychu, jak chodźmy. Żydzi. Musi się ukryć na strychu. Okej, okay, idę. Co? Masz na... Ole, kurwa, mam mało czasu. Masz na myśli, że to przypomina jakąś historyczną... którą powinniśmy zastąpić pokazywaniem... Dobry wieczór. Okay. Przepraszam za najście. Dostaliśmy zgłoszenie o androidach w okolicy. Przez tę aferę z defektami lepiej zachować ostrożność. Chciałbym zadać pani kilka... Okej, muszę być bardzo... spokojny. Mogę wejść? Oczywiście, że tak. Nie ma tu nikogo. Nie ma tu niczego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, pas. Dobra, wyślemy... Wyślemy młodego do pierdla. Kuba, on ma opaskę na ramieniu. On ma opaskę na ramieniu! Może napije się wam? Nie! Jeszcze guten tak mógł powiedzieć przy wejściu. Androidy miały wcześniej trójkąty. Goście? Opaskę. Nie. Nie. Niczego nie zauważyłem. Nie. Nie, tylko nie Szoszana. Zróbmy kawę. Czekaj, znajdź ślady, pozostało jeden? Okej, okay. Czy gdzieś tam pewnie jeszcze jest jakiś... jeszcze? Nie. Nie musi widzieć Alice. Nie, tylko... O nie, bo będzie małe dziecko. Co? Andrew, dzięki. O co on zapytał? Nie wiem. Kiedyś jeden pomagał nam w ogrodzie. Raczej był tu Android kiedyś. Więc jak będzie ślad, to może uwierzy, że... Kuchnia, ktoś w kuchni. Może zrobić kawę muszę, ale, tak, ale mogę ślady... przejść między tymi fotelami, kurwa! Gazetę zmień? Kurwa, nie mogę przejść, przysięgam. Czemu gazeta? A bo twoja twarz jest na gazecie, faktycznie! Dziękuję. Ale to było fajne, podobało mi się to. Tak, dobra. To było dobre. Dobra. Ale powiedziałem, że nie ma dziecka, a kurwa są jebane... No... Patrz. No. To było dziwne. Ale są jebane z ubrańka dziecka.
Ubrania się suszą. Powiem, że... Powiedz, że dziecko umarło. Dziecko nie żyje, bardzo dawno temu już nie żyje. Nie, dziecko umarło 20 minut temu. Zabił je android i pobiegł tam. Tak, ale zrobiłem mu kawę. Powinien... Dzięki. Braniu się skurczyły. Za długo się... To moje. I tak będę naciągał na siebie. Ale policjanci nie znaliby... Jakby... Modelu. Idzie tu. No, jest... modelów. No. O! Tu? Patrzę. Kurwa dźwięk, ja pierdolę. Luper, idioto. Myślałem, że w domu nie ma nikogo więcej. Pies. Wypadło mi z głowy, pies, że... Pies, będzie pies. Będzie pies? Moja córka jest na górze. Dźwięk jest... Wypadło mi z głowy. Nie. Łupność wzrosła! Łupność wzrosła! Nie. Ej, to jest Ameryka. Mogło wypaść z głowy, że córka jest na górze. Wiesz, o co chodzi? Tak. Szczególnie wcześniej. Nie wiem, co powiedziała. Powiedz, że... Nie wiem, nie powiedz, ma czasu. Że tak. No, przecież nic już się złego nie może stać, więc jakby luz. Zapomniałem, że ma dziecko. Jak się nazywasz, synu? Adam. Nazywam się Adam. Nie zachowuj się. Wszystko w porządku? Adam? What the hell? Te androidy, one... Zmęczony? On jest niespokojny. No tak. Strasznie się denerwuje tą całą sprawą defektów. Wiesz może cokolwiek o defektach? Widziałeś jakieś? Nie wysyp się, nie. Proszę. Ci byłoby zabawne. Nie, nic nie widziałem. Powinna spaść ufność. Jakby to nie ma opcji, że... Bo najbardziej podejrzana rzecz, jaką słyszałem w życiu, to prawda. Dziękuję za kawę. Łyk wziąłeś! Nie, no mógłbyś chociaż dwa. Okay. Wróci tu albo coś robi. Czy w domu jest ktoś jeszcze? Pralka? To nic takiego, nasza pralka. Stary model strasznie hałasuje. Chyba i usta jeszcze w tych drzwiach. Przepraszam za zamieszanie. Serio? Dobranoc, pani. Damn. Dobranoc, Adam. Chytyn. I did some crazy ass. Słuchajcie, wystarczyło nie otwierać tak w ogóle. I teraz bridge charge na drzwiach i wbija cały team. Kurwa, serio? Zwracaj na górę, nie róbcie tego! Nie pojechał, dosłownie wejdzie za dwie sekundy się tu pojawi. Luther, bliskość. To Rose! Gdzie ona była? Przebrała się z tego policjanta? Robiła nam test? Zdaliście. Na co? Pójdziemy wieczorem. A, zdecydowała się pomóc. Wow, yeah! Ja to było kurwa... Odmaszerować dostaliśmy achievement. To było jak w sitcomie w ogóle. Patrz. Że... Odszedł. Patrz, został zmylony. Mógł jeszcze nie odejść chyba. Ej, dobrze ci poszło. No... Nawet. Ale nie był to Sigma wybór. No a jaki? Chciałbym dalej grać. Nie no, wiadomo. No. What the hell? Patrz, tutaj coś było. Alice dołączają do kary. Aha, mogłem mi powiedzieć, idźcie, spierdajcie stąd. O, to by było ciekawe. Pozwól Alice zobaczyć Mary. Coś 5%? 24. Sprawdź co u Alice. 24 osoby się tylko zainteresowały. A dziwisz się w ogóle w dupie właśnie tą dziewczynkę. Ona jest taka po prostu kurwa nijaka w ogóle. Nie ma żadnych zainteresowań. Hej, jestem Android S4 ULG00DM4N. Czy wiedziałeś, że masz prawa? Konstytucja mówi, że tak i ja twierdzę podobnie. Jestem zaprogramowany, aby udowodnić niewinność każdego androida, androidki. Ale czyli... pewnie dużo osób nie miało jej zmienionej po prostu na to. Możliwe i po prostu no. Było już... No. Patrz, policjant podejrzewa, że coś jest nie tak na górze. Ale tak, napierdalało coś na górze, napierdalało coś w łazience i on poszedł i tak. Tak. Jakby... Beznadziejne to jest. W sensie ta scena miała taki potencjał duży na coś fajnego, wiesz, na coś takiego... Bardziej. Tak, tylko to była strasznie heavy-handed z tym, że... No dobrze, że poszliśmy na strych. I, ale to w ogóle chciałem powiedzieć, że... Przypomnieć wszystkim, że Rose powiedziała, że kiedyś jej ludzie, jej koloru skóry... O Boże, nie... Też! Tak samo, bo to jest to samo, jak wiemy. Roboty i... Ludzie po prostu, inni. To było ciężkie. Bardzo subtelne. I ważne jest to, że
O shit, ty masz Jerycho teraz.